Ja się mam z tej strony Wojtek. Dzisiaj wam pokażę, jak zacząć bardzo dobrze początek gry Minecraft. Najlepiej zacząć od drzewa, które ma 5 pięków. Działa to na konsolach, na laptopach i na telefonach. I na komputerach. Tworzymy deski, tworzymy crafting i 8 patyków. Potem tworzymy kilof i łopatę. Wykupujemy 11 cobblestone'a. A czemu 11? Bo 8 na piecyk i 3 na kilof. Do pieca wrzucamy na podpał ten nasz kamienny kilof, znaczy drewniany. I kopiemy kolejne drzewo, żeby mieć pochodnie. Czas też zacząć robić pole. Wystarczy sobie po prostu zebrać trochę jedno nasionko, co najmniej. Jak jest ciężko, to można iść na zwierzęta. Jeżeli nam się trochę podpałki w piecu zostało, to możemy przepalić to mięso. Widać, że nie zostało i można też zacząć robić kolejny piec. Warto zrobić sobie skrzynię, jakieś tam takie itemki, takie niepotrzebne i można iść kopać. Jeżeli trafimy na żelazo i na duże zgromadzisko węgla, to najpierw pokażę wam, co najlepiej zrobić z tym żelazem. Ja chcę sobie zrobić żelazny kilof i zachować to jedno żelazo na ten, żeby zrobić zapalniczkę.
A jeżeli trafimy na duże złoże węgla, najpierw to całe, żeby wykopać i sobie wziąć połowę na podpałkę i połowę, znaczy większą połowę wziąć na przepalanie, a mniejszą połowę na pochodnie. Bo jeżeli zrobimy jedną recepturę pochodni, to wyjdzie nam 4 pochodnie, to się opłaca zrobić mniej pochodni. Ja akurat miałem 10, to można sobie zrobić trochę pochodni i większość mieć na przepałkę. Pod drewno nam się w końcu kiedyś skończy i tak. I najlepiej to zacząć robić jakąś ziemiankę. Bo nie opłaca się robić jakiegoś takiego dobrego domu, bo i tak na razie to my mamy ciężką grę. Jak nam trochę głód spadł, to zjedzmy to mięso, które nam się przepaliło, albo stworzymy sobie chleb. Robimy sobie patyki i robimy sobie żelazny kilof. Na łóżko nie trzeba mieć, no trzeba mieć trochę wełny, ale jeżeli nie ma w okolicy tych owiec, to wystarczy po prostu sobie wziąć wszystko i sobie wykopać dziurę najlepiej i się schować na tę noc całą. Jeżeli jesteśmy pewni przygód, to można zacząć sobie atakować potworki. Najlepiej pająki, bo one dają nici. Warto sobie zostawić więcej miejsca na piece i na skrzynie. Okej, to byłoby na wszystko. Kolejne poradniki będą co 5 dni. Albo jeszcze inaczej, ale to trzeba śledzić mnie na YouTubie. To więc ja się z Wami żegnam i cześć.